No to cześć, siemanko, witam. Dzisiaj bierzemy się za wymianę wydechu. Przynajmniej takie mam, taką mam nadzieję, mimo że pogoda trochę nie sprzyja. To i tak będziemy próbować. Jak na razie udało się ustalić, że dwie śruby już tam chcą się odkręcać. Zobaczymy, jak pozostałe. No ale dobra. Odpalamy na starym wydechu. Zobaczymy, jak to brzmi i zobaczymy, jak będzie później. No i dobra, stary wydech, jak widać, nie jest idealny już dawno. Sportowa końcóweczka przyspawana przez mojego znajomego. Właściwie jedyna modyfikacja, jaką poczyniłem w tym wydechu. Tu jak widać, obejma zerwana. Generalnie właśnie gdzieś w tym miejscu przegnił. Tam od spodu też są przedmuchy, także ten wydech jest tylko do wymiany. No ale posłuchajmy, jak to brzmi. Wbrew pozorom nie tak najgorzej. Natomiast podczas jazdy słychać, że on już tam przedmuchuje. Jestem pewny, że to ten wydech. Zresztą sami widzicie, jak wygląda. Także dobra, żeby nie dać mu się zbytnio rozgrzać, bo będzie trzeba go zaraz odkręcać. Tu na nas czeka taki wynalazek z nierdzewną końcóweczką piękną. Oczywiście klasyka klasyki. Michael Speeder, wersja pod Eiffela. Tam cały komplet nowych osłon. Nowych uchwytów, wszystkich tych pierdół. Zobaczymy, jak to wszystko zda egzamin. Dobra, to ja się biorę za wymianę. Może jeszcze to się dzisiaj uda, także być może zobaczymy jeszcze w kontynuacji tego filmu już nowy wydech. No i dobra, etap pierwszy mamy za sobą. Mamy wyciągnięty stary wydech. Też jakiś zamiennik Edex czy coś takiego. Tu jeszcze widzę, są ślady napisów. No i proszę bardzo, mamy tutaj winowajce, jest dziura. Tu już też widać, ładnie skorodowało. Generalnie no tutaj to już tam pikuj, bo to było robione. Ale to, proszę bardzo. No od tej strony, o dziwo, nie było źle. Przegnił pod obejmami. Proszę. Widać, jak stary wydech wyglądał i do czego się nadawał. Dobra, zakładamy nowy i będziemy bawić się dalej. No i dobra, po wielu bojach, wkurwieniach, wyzywaniach, gnięciach i tak dalej mamy praktycznie skończone nowy wydaszek na miejscu. Oczywiście już tam się gdzieś porysował, więc go tutaj i tu trochę pomazałem czarnym sprayem, ale to i tak wiadomo, że to nic nie da. Tu są jeszcze niezagięte te podkładki zabezpieczające, ale to zaraz zrobimy. Najgorsze było z tymi obejmami, bo te obejmy są tak średnio spasowane i w ogóle są zrobione z gównolitu. Mam nadzieję, że i tak będą trzymać, bo no jest po prostu żenada, jeśli chodzi o te obejmy. No ale dobra, tłumik mamy zamontowany. O, pięknie to wygląda. Nowe uszczelki, w miarę to dokręciłem, więc myślę, że już nie powinno być problemu. Tu mam jeszcze tego starego dziada. Więc zobaczmy, co to będzie. Czy to będzie mruczeć, czy to nie będzie mruczeć. Żeśmy go zbiegł. I uwaga, chodzi. No jakby chciał chodzić. Zanim mu się chwilę rozgrzać, bo słyszę, że go przelewa. Ale to kulturalnie chodzi. Już się wierzyć nie chce. I wszystko działa jak należy. Udało się. Teraz tylko tu jeszcze mówię zagiąć te podkładki. Wszystko ładnie poskładać i będzie ok. Gorzej trochę, że burdel. Przy okazji jeszcze tam próg poprawiłem w jednym miejscu, bo znowu ruda wyszła. Nie wiem dlaczego. Poprawiłem, już chyba nie wyjdzie. A jak wyjdzie, to będziemy jeszcze raz z tym działać. Będziemy robić co inaczej. Zobaczmy, jak tu. Dobra, bo o, może jak go ze stania zrzucę.
Nie wiem, może mam dziwne wrażenie. Może o dziwo chodzi mniej basowo od tamtego. Wypala się. Nie, no mruczy rasowo. Ale się rasowo to mruczy. Trochę kopci, ale to mówię, wypala się w środku na pewno. No widać, że to już się kopci ta skwarba. Także trochę przepalić jeszcze. O, teraz fajnie tak sobie stuka. Dobra, grunt, że działa. To no, tyle tego się tylko nadaje. Trochę złomu, chociaż nawet nie wiem, czy na złomie by to przyjęli. Dobra. Także koniec zabawy. Ja sprzątam zabawki. I mam wreszcie to z głowy. Trzymajcie się, do zobaczyska i cześć.